Jak mam zamiar spędzić majówkę? No chyba w Koszalinie. Na spacerach. Morze, las. Poznać jakieś części. Nowe okolice lasu koło Gieskowa, bo dostałam taką informację na Messengerze. I tak będę spędzała. Na pewno nie żaden wyjazd, bo to jeszcze nie ta pora. Jak majówkę i nawry? No nie wiem, w domu chyba najbardziej. Teraz w tej pandemii, to tak wie pani. Raczej się w domu zakupy i się w domu siedzi. Jest co robić. Jak pogoda dopisze? No pogoda jak dopisze, tak. Mam gdzie robić, ogródka mam trochę, nie? Koło domu. Roboty jest, pracy. Także się nie będę nudził, bo mam co robić. Aby tylko pogoda dopisała, by ciepło było tak jak dzisiaj, nie? To także nie ma sprawy. Proszę mnie, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym, że szczerze powiedzieć. W domu. W domu, proszę panią, z rodziną. Mamy swój ogródek, będziemy grillować, jak będzie pogoda. Na miejscu. Przed szczepieniem jestem, to na miejscu spędzam majówkę. No, nie ma możliwości. Raz, że nie jestem mobilna, a drugi raz, no czekam na szczepienie. To jest dla mnie w tej chwili najważniejsza sprawa. A żeby pojechać i żeby tam być wśród grupy, to ja już dziękuję. Poczekam. Na lepsze czasy poczekam. Nie wiem jeszcze, nie planowałam nic. Nie wiem, nie myślałam jeszcze, ale raczej nie będę wyjeżdżać. Ale w ogóle jak na przykład ładna pogoda będzie? To... No to spacer pewnie, tak jak zwykle. Dzięki bardzo. To znaczy jeszcze nie mam zaplanowane w Koszalinie, albo dziś sobie z rodziną spędzę w Koszalinie, albo na działce też w Koszalinie. Prawdopodobnie tutaj. Albo gdzieś w okolicach Koszalina. W domu na działce? Co roku, co roku. A zwłaszcza teraz, w takim niefajnym czasie. Dobrze, że ona jest i cieszymy się z tego. Chcieliśmy się jej pozbyć, ale dobrze, żeśmy się nie pozbyli. Jest rozwiązanie. Zawsze miło i zielono i w towarzystwie.